Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów na Pogórzu. Dzisiaj gościmy w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Z nami jej włodarz, pan Marek Karaś, wójt tej gminy. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, telewidzom. Zacznę naszą rozmowę od takiego troszeczkę cofnięcia się w czasie. Wiadomo, koniec roku. Ja troszeczkę dalej sięgnę, mianowicie 3 lata wstecz, kiedy to pan wójt zasiadł właśnie po raz pierwszy na fotelu wójta tejże gminy. Chciałam zapytać o cele, założenia. Jakie wtedy panu przyświecały jeszcze jako kandydatowi? O, to już rzeczywiście 3 lata minęło, jakby nie było w grudniu. A udało się zrealizować właśnie, bo to chodzi o tę realizację tych założeń. Znaczy, wiele rzeczy udało się zrealizować. Część rzeczy rozpoczęliśmy, a część jeszcze jest w trakcie projektowania. Niewątpliwie mamy duże pole do popisu, bo jest jednak dużo rzeczy, które należy ciągle robić. Tutaj głównie może jeśli chodzi o stan infrastruktury, zarówno drogowej, jak i wodno-kanalizacyjnej, mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Niemniej jednak ten stan w ciągu tych 3 lat na pewno uległ poprawie, ponieważ no, na samym początku, w roku 2015, jak tak patrzę, był drugi etap kanalizacji Rzepiennika. Tutaj głównie Rzepiennik Biskupi. W tym momencie wykonaliśmy projekty dla Olszyn, dalszej części Rzepiennika Biskupiego oraz Suchego. Kończymy robić projekt dla Turzy. Tutaj też współpracujemy ze spółką komunalną do Rzeczy Białej. Jak która sprawdza się właśnie ta współpraca spółki potem? Dobrze się sprawdza, bo jednak spółka ma ogromne doświadczenie, ma dobrą kadrę, która potrafi po pierwsze pozyskiwać środki zewnętrzne, po drugie pisać, sprawdzać projekty, które są, tak żeby wykonawcy wykonywali dobrze swoją pracę, czyli ta instalacja, która powstanie, funkcjonowała w miarę bezawaryjnie, bo to nigdy się nie da jakiś wykluczyć takich nagłych zdarzeń. Natomiast żeby była dobra po prostu, z dobrych materiałów zrobiona, żeby przez wiele, wiele lat funkcjonowała. Coś no, jeszcze zostało tak, zrobione w tym zakresie właśnie wodno-kanalizacyjnym na terenie? Tak, tak. Tutaj tak mówię, to jest, mieliśmy dużo jeszcze do zrealizowania. Więc 2 projekty, z którym my jesteśmy partnerami dla spółki, uzyskały dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim ze środków zewnętrznych, unijnych. To jest przeszło 6,5 miliona, prawie 6,5 miliona na projekt kanalizacji Olszyn. Dofinansowania samego, bo projekt jest większy. Oraz prawie 2 miliony złotych dofinansowania na dalszą część kanalizacji Rzepiennika Biskupiego i Rzepiennika Suchego. Także jako gmina napisaliśmy dosyć dobrze oceniony projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, także te instalacje też powstaną. Dodatkowo będzie zakupiony ciągnik do wywozu i obsługi właśnie tych przydomowych oczyszczalni ścieków. Także niewielki, ale fragment wodociągu w miejscowości Kołkówka zostanie wybudowany z tych środków zewnętrznych. Oczywiście gmina też musi swoją część wkładać, bo dofinansowanie jest około 63%. No tak to mniej więcej wychodzi przy tych środkach zewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o drogi, to może jeszcze zostańmy tak? przy tej kanalizacji. Mhm. Widzowie nie darowaliby nam, gdybyśmy nie zadali pytania o ceny. Jak będą musiały one wyglądać w następnym roku? Śmieci, ścieki, woda? Znaczy tutaj mam, myślę, dobrą informację dla mieszkańców, ponieważ zostaną one na niezmienionych stawkach. Widzimy, co się dzieje wokół w innych gminach, że niektóre gminy znacznie podnoszą te stawki zarówno za śmieci, jak za wodno-kanalizacyjne usługi. Natomiast no, tutaj muszę uspokoić wszystkich mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski, że w przyszłym roku nie wzrosną te opłaty, jak również nie wzrośnie podatek rolny, bo tutaj już nas radni obniżyli cenę z żyta, od której jest naliczany podatek. Co w tym roku udało się zrealizować?
W tym roku 3 drogi ze środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrobiliśmy. To są 2 drogi w Rzepienniku Strzyżewskim oraz 1 droga w Rzepienniku Suchym. Oprócz tego wykonaliśmy 5 dróg ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to środki w każdej miejscowości. Po jednej drodze udało się z tych środków zrealizować. To są oczywiście te drogi, które zostały wykonane dosyć dobrą technologią. Myślę, że przez wiele, wiele lat posłużą mieszkańcom, bo zarówno podbudowa ich, jak i asfalt położony, odwodnienie spełnia takie dosyć wygórowane kryteria. Natomiast oprócz tego jeszcze budujemy dojazdy do pól, bo tutaj też ze środków zewnętrznych mamy przynajmniej 50% dofinansowania, więc może one nie są asfaltowe, ale rolnicy na pewno docenią to, że mogą przejechać praktycznie niezależnie od pogody, są w stanie. A także samochodem osobowym, nie ukrywam, po tych drogach spokojnie można jeździć. Nie są to drogi asfaltowe, ale takiej jakości, że w każdym momencie można przejechać. Także w porównaniu z tym, co było, że de facto z nieprzejezdnych dróg są to drogi szutrowe, klińcowe, w których można spokojnie jeździć. Problemem, który dotyka każdą gminę, nie tylko w Małopolsce, ale ogólnie w Polsce, to problem smogu. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego już obowiązuje i nie można, jeśli chodzi o nasze gminy na Pogórzu, czy w całej praktycznie Małopolsce, palić złym paliwem. To będzie też sprawdzane, bo taki został obowiązek nałożony zarówno na urzędy gmin, jak i na policję, więc mieszkańcy mogą też niektórzy spodziewać się takich kontroli. Do tej pory te kontrole mają raczej taki dobry skutek, ponieważ właśnie uświadamiamy mieszkańcom, że ważne jest to, aby sezonować, załóżmy, to drewno, prawda? I przynajmniej 2 lata i wtedy ma on pewność, że naprawdę pali dobrym materiałem, nie jest szkodliwe tak dla otoczenia. Udało nam się wygrać w 2 konkursach też w Urzędzie Marszałkowskim na wymianę kotłów. I tutaj zarówno będzie można montować kotły gazowe, jak i na paliwa stałe, z tym, że dofinansowanie przy wymianie na kotły gazowe jest także do instalacji. Czyli ktoś, jeżeli ma potrzebę, to może na przykład wzmocnić komin, zamontować tą... Cieszy się dużym zainteresowaniem? Mamy tyle osób chętnych, na które składaliśmy wniosek. Teraz tworzymy jeszcze listę rezerwową, bo jeżeli by była taka możliwość, były oszczędności, to mieszkańcy mogliby z tej listy rezerwowej też skorzystać, bo nie ukrywam, jest to dosyć dobre dofinansowanie. Mieszkaniec sam wybiera sobie, jaki chce kocioł kupić. Ważne by było tylko to, żeby on spełniał wymogi ekoprojektu. Ochotnicze straże pożarne to, powiedzmy, chluba tutejszej gminy. Jak w takim razie samorząd wspiera ich działania? No ja muszę powiedzieć, że tutaj mam na pewno jako samorząd razem z radnymi dużą satysfakcję z tego, że udało się przez te 3 lata bardzo wesprzeć straże pożarne z terenu naszej gminy. Mam nadzieję, że w tym roku do naszej jednostki, jeśli chodzi o sprzęt, bardzo się wzmocnią. Już kupiliśmy 2 samochody strażackie, jeden nowy tutaj klasy średniej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim. Wczoraj odbieraliśmy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach i mam taki w planie jeszcze odebrać lekki samochód dla Straży Pożarnej w Turzy. Oprócz tego wszystkie jednostki dostaną torby ratownictwa medycznego, a także będą zakupione 2 defibrylatory. To było z funduszu, te ostatnie zakupy, czyli ten samochód dla Turzy i te torby oraz defibrylatory, były z Funduszu Sprawiedliwości. Tutaj bardzo, tak powiem, dobra inicjatywa, która wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości i ten zakup jakby dla wszystkich jednostek, przynajmniej z naszej gminy, na pewno będzie dobry.
oprócz tego, no to co roku dofinansowujemy zakupy dla innego sprzętu, typu umundurowania, typu jakiś pomp, węży, no to co się zużywa co roku. A jeśli chodzi o remizy, no to dwie remizy wyremontowaliśmy dosyć gruntownie. Tutaj była termomodernizacja. Jeżeli Państwo będą przejeżdżać przez Rzepiennik Biskupi, to po prawej stronie na pewno piękny budynek, można to zaobserwować. Także dofinansowane ze środków zewnętrznych. Tutaj razem z gminą Pleśną i Ciężkowice byliśmy partnerami. W przyszłym roku będzie także termomodernizacja remizy w Olszynach. No i w tym roku także w ramach konkursu na małopolskie remizy udało się poprawić stan remizy w Olszynach. Czytelnicy naszego portalu na pewno zauważyli, że na terenie Pana gminy działa liczna grupa stowarzyszeń. Znaczy jednym z moich celów, który postawiłem sobie i mam nadzieję, że on jest realizowany dosyć dobrze, jest właśnie wzrost stowarzyszeń, a przede wszystkim tej obywatelskości, dobrze rozumianej, bo przecież ja jestem tylko przedstawicielem mieszkańców, ale oni wyznaczają cele, które powinny być realizowane, a urząd powinien do tego w tym pomagać. Stowarzyszenia są wspaniałą inwestycją, ponieważ pozwalają skupiać ludzi, którzy mają wiele pomysłów, chcą coś zrobić dla ogółu, dlatego popieram tą formę współpracy i na pewno będę je wspierał w różny sposób. Jeżeli chodzi o także dofinansowanie, mają możliwość współpracować z gminą, także zdobywanie środków zewnętrznych, na przykład z Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, który jest też pośrednikiem w dystrybuowaniu środków unijnych. Natomiast no, jakby dosyć dużym problemem jest to, że stowarzyszenia zazwyczaj nie mają tego wkładu własnego. I tutaj pomoc ze strony gminy powinna być i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się przy współpracy właśnie takie zrealizować liczne przedsięwzięcia. I wiele stowarzyszeń ma no, też bardzo takie szczytne cele, prawda, jak na przykład Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są, które zajmuje się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, nie tylko z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski, ale także z terenu sąsiednich gmin. Więc stowarzyszenia są naprawdę ważne, aby ta obywatelskość, ta współpraca pomiędzy mieszkańcami była, a musi ona być też w jakiś sposób sformalizowana. Zapytam w takim razie jeszcze o projekt hali w Rzepienniku Biskupim oraz o boisko, które już powstało przy Szkole Podstawowej w Turzy. Tutaj też jakby patrząc z perspektywy tych rzeczywiście 3 lat, postawiłem sobie za cel dosyć duże wzmocnienie infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy. I oczywiście na początku robiliśmy rozpoznanie, jakie są potrzeby, a także jak to wygląda w sąsiednich gminach, jakie oni mają obiekty, aby nasze obiekty sportowe nie były gorsze, a wykorzystać po prostu też doświadczenia. Jeśli chodzi o boisko w Turzy, no to już jest piękne, zielone. Teraz oczywiście trochę już zimowy czas, więc może nie jest to pora na to, żeby z niego korzystać. A kto będzie mógł z niego korzystać? Tylko uczniowie, czy będzie otwarte? Oczywiście, że będzie otwarte, także nie tylko uczniowie, ale także absolwenci szkół. Zachęcam w ogóle do tego, żeby uprawiali sport, bo nie po to ponosimy właśnie takie koszty, aby później to boisko było wykorzystywane przez 3-4 godziny dziennie na lekcjach WF. No to by się mijało w ogóle z celem, jakim jest, żeby jednak mieszkańcy mogli korzystać z tych boisk. Tak samo jeśli chodzi o salę gimnastyczną w Rzepienniku Biskupim, na pewno będziemy się... Taka pełnowymiarowa, tak? Tak, tak, to będzie pełnowymiarowa sala, której jeszcze nie posiadamy na terenie gminy. Niewątpliwie jest ona potrzebna. Dzieci ze szkoły podstawowej w Rzepienniku Biskupim nie mają gdzie ćwiczyć. W tym momencie praktycznie te zajęcia odbywają się na holu.
mamy projekt, mamy dofinansowanie zapewnione z Ministerstwa Sportu. W przyszłym roku ogłosimy przetarg, no i będziemy realizować. Mam nadzieję, że zgodnie z harmonogramem za 2 lata będzie ta hala otwarta uroczyście. W takim razie, czy nowy rok przyniesie może jeszcze jakieś zmiany reorganizacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach? Znaczy tutaj niewątpliwie staramy się o to, aby połączyć te dwie jednostki w jedną. Skąd myślę, taki pomysł? Dlaczego? Wie pani co, dzisiaj sama biblioteka nie może funkcjonować w oparciu o wypożyczanie tylko książek. To jest de facto też centrum kultury. Natomiast niewątpliwie Gminny Ośrodek Kultury ma niesamowite doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć, zdobywaniu środków zewnętrznych i to tak musi funkcjonować. Dzisiaj musimy dbać o to, aby ludzie czytali książki, ale trzeba ich do tego zachęcić. Trzeba po prostu wyjść do nich z propozycją, z spotkaniami autorskimi. Już zaczęło się to funkcjonować. Tak, to na pewno zasługa nowego dyrektora, pana Piotra Niemca, który na pewno angażuje się w to. Ale tak jak mówię, jest potrzeba szerszej współpracy. Nawet przy ocenie różnych konkursów liczy się to, czy dana jednostka miała już doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy nie. Do tej pory biblioteka nie startowała, więc nie miała takiego doświadczenia. I już to było oceniane o 1-2 punkty niżej. W związku z powyższym przegrywaliśmy, ale jeżeli by były połączone jednostki, już nie byłoby takiego problemu. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, to doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć przez Gminny Ośrodek Kultury byłby bezcenny w zachęcaniu do czytania, bo naprawdę jest to bardzo ważne, aby te biblioteki funkcjonowały na miarę XXI wieku, a ludzie czytali książki. W takim razie ostatnie pytanie, żeby zamknąć to nasze przepraszam, spotkanie taką jak gdyby klamrą. Czy będzie pan kandydował w kolejnych wyborach? Znaczy, tutaj niecały rok jeszcze został do kandydowania. Powiem tak, rozpocząłem bardzo dużo działań, cała tutaj gmina została mocno zaangażowana, urzędnicy w to, aby przygotować wiele projektów. Chciałbym je zrealizować. W takim razie tego panu życzę owocnej pracy, współpracy i dużo zdrowia w nowym roku. Dziękuję bardzo, korzystając z okazji, także wszystkim widzom chciałem życzyć zdrowych, rodzinnych, pogodnych świąt, a w nowym roku z realizacji swoich celów, a przede wszystkim zdrowia dla wszystkich. Moim Państwa gościem był wójt gminy Rzepiennik-Strzeżewski, pan Marek Karaś. Dziękujemy.